Siema, witam. Pierzas taki parze, jak widać. Nie było mnie trochę, no trochę mnie nie było i nadal będzie mnie o wiele mniej. Może na początek powiem, że będę się starał, żeby raz w tygodniu pojawił się film. W szczególności, że ruszam tutaj z fajnym projektem związanym z firmą BioX. Więc myślę, że Was zaciekawi. No niestety, małe zmiany nastąpiły u mnie, więc jest mnie zdecydowanie mniej. Ale ekipa żyje. Może zacznijmy od tej kolorowej. Ma się bardzo dobrze. Żadnych strat. Tutaj akurat totalnie żadnych. A co u ekipy z tyłu? No to zaraz się dowiecie. Tam zmiany naszły. I tragiczne, i mniej tragiczne. Jakie zmiany potrzebne. Ale to już Wam opowiem w środku. Teraz mamy buraka, porządki w ogródku, więc i kaczką gęsią też się dostanie i widzimy się za chwilę. Po prostu, żeby były obecne, bo tak to o tej godzinie już dosyć ciężko będzie je złapać, więc do zobaczenia za chwilę. Jak widać, jesteśmy u ekipy. Lecą do nich właśnie buraki i kilka ziel z ogródka. Tu będzie dość głośno, więc sobie przejdziemy w tej chwili do kaczuszek. A, pompy nie wyłączyłem, bo właśnie robię wieczorne obrządki. W sumie całodniowe, bo tak naprawdę rano je tylko wypuszczam. Ale kaczkom nigdy woda nie zaszkodzi. Zobaczymy, czy przyjdą. Zobaczycie, a nie przyjdą, siedzą tam. Z kaczek zostały tylko moja kochana biała płata kulisa i kaldak. I mamy trzy kaczuszki, albo kaczorki Hugo, wie, Francuzy. Są to jajek z bandy Jakuba, od jego taty. Przywiózł 5 jajek chyba, czy 7, no 3 były za, 5 było zalężonych, czyli kaczuszki się wykluły. One uciekną, bo to dziksy są. Zobaczymy, czy uciekną. Jak widzicie, takie są. Zobaczymy, co z tego zostanie. Co będzie. Kaczor z kaczką zostają u mnie. Kaczki są tutaj nie bez powodu, bo niestety gęsi nie są tolerancyjne w stosunku co do, jak to się mówi, kaczek. Nie dosyć, że nie trawią kompletnie białej kaczki tego biegusa, no to młode to mają już przekichane. No ale jak już jesteśmy przy wolierach, to sobie pójdziemy do wolier. Tu nie zobaczymy nic. Tu mamy bobtaile. Bobki. Bobki niestety nie doczekały, znaczy inaczej, doczekały się młodych, ale żadne młode nie przeżyło. Dziwnym trafem. O, jest kogut. Jest kogut, tylko jeden już niestety, o, wyleciała. One zostały tylko i wyłącznie do rekreacji, taki jest ich cel. Tu są jeszcze tylko dwie kwoki liliputów, które tu po prostu usiadły, przelazły z obok i po prostu siedzą małym po jednym młodym i sobie tak tutaj kwitną. Bo jeżeli chodzi o tak jakby czyste kury rasowe, no to tu został na porządek i to konkretny, bo tak jak mówiłem, są bobtaile i tylko wyłącznie brachmy miniaturowe. Brach miniaturowych ogólnie było fajnie, kurczaków było dość dużo, ale zostało się mniej. Zostały na szczęście same kurki. No i nie ma żadnego kogucika. Tu jeszcze jedna kwoczy. A ten kurczak to jest pan przypadek, znaczy nie pan przypadek, to jest kurka. Na próbę zostawiłem kwokę. Chcę powiedzieć, kwiata, no i miała młodego, była w wolierze, uciekła z tej woliery, a młodego miała gdzieś. A że młody lata sobie gdzie chce, no to został się tu, bo tu jest w pokoju. Tu mamy też znowu kwokę, młode kury, jakby was nie oszukać, to są... Raz, dwa, dwie, trzy, bo trzy są stare. No i tu mamy takie kurczaki, w ogóle nie wiem jakim cudem białe wylazły, więc to zostawię bez komentarza. One były oddzielone cały czas, no ale tu też jakby ja się nie nastawiałem na nie. Nie było potrzeby, jakby nieistotne było dla mnie rozmnażanie brak tak mocno, więc jakby nie zwracałem na to uwagi. Jak byście zauważyli, wszystkie kury są już razem. Totalnie wszystkie kury są już razem. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie ma tu kur
Teraz to już jest okres bezlęgowy, więc jakby to jest mało istotne. Został tylko jeden kokucik liliputa. Kurki liliputa wiadomo zostały, no bo to takie fajne madam. To one się zostały. Kury brojlera są. No niestety kogut tego rocznego lata nie przeżył. Odszedł. Te upały to konkretne. Mimo wszystko były tam jeszcze w tym stodole. One były też niewypuszczane, no ale niestety siadło też mu coś na nogę. Myślę, że tu kwestia wieku i tak niestety wystąpiło. Tu możecie zobaczyć zastępców, znaczy nie zastępców, bo wszystkie koguty, które były w tamtym roku z kwiatów szwedzkich, praktycznie pozostały. Mamy tutaj starego cytrusa. Tu możecie zobaczyć młodego następcę cytrusa. Miał być inny, ale decyzja padła na tego po oględzinach. Oraz tu jest fajny, no postaram się tutaj wam przegonić, szczubem. Ten o tutaj. Ten opan. On też zostaje ze mną. Tu jeszcze są młode koguty z ostatnich lęków z inkubatora. To była matka, to chyba wam jeszcze nagram, matka kwoka Orpingtona miniaturowego i ta para kur też została. Jeżeli chodzi o to kogut Orpingtona też jest. Więc tak to wygląda. No i tu są jeszcze młode koguciki, bo reszta kogutów, które były i były zbędne, no nie pozostały. Tu możecie zobaczyć fajne kurki tegoroczne. Praktycznie wszystkie skóry tu widzicie. Tu jest bardzo ciekawa kura. Tu na pewno jedna z ciekawszych. Tu mamy taką jakby tratylinę klopkowaną. Tu jeszcze 4 sztuki idą na sprzedaż. Nie zostają ze mną. Po prostu tak jakby zdublowane i tu raczej będzie chodziło o te tutaj takie biało-brązowe. Tu możecie zobaczyć też fajną kurkę. Tu druga, ta obok też. Powiem tak, ostatni lęk w zoomie wyszedł najciekawszy, bo jest najładniejszy. Ma najwięcej barwnych kolorów. Tu zobaczycie też kwiata szwedzkiego, kurkę dosyć ciekawą, cytrus, charakter jego się nie zmienił, jest bardzo dalej przyjazny. Ta kura, o, tu też jest bardzo fajna, ona zaraz idzie spać na drzewie. Ale jeżeli chodzi o tośki, to kiedyś powiedziałem, że chciałbym mieć gęś z czubkiem, lokowaną i biało-czarną. Proszę, jest tegorocznych młodych. Z czubkiem mniejszym o wiele niż czubek, raczej po czubku mamusi, jest jedna gęska też z czubkiem. Ona ze mną zostaje, tam zostaje, tamta też jest lokowana. Tu jeszcze będzie sprawdzana dokładnie płeć, dwie gąski muszą zostać. I tu się stało coś przykrego. Niestety nie ma dwóch tosiek lokowanych. Nie wiem co się stało, nagle opadły na siłach, w sumie w ciągu 2 dni. Nie, pożegnałem. Więc został sam samotny Tosiu i wredny czubek. Wredny, on jest, jak ja mówię, trochę głupiutki, bo straszny, a tak naprawdę zarazem ciamajda strasza. Ale co najważniejsze dla mnie, lokowana gąska biało-czarna z czubkiem jest. Tylko te młode są w stosunku do innych, no bardzo bojaźliwe. One no nie do końca są takie jak inne. O, tu możecie zobaczyć, to też jest biało-szara gęś z czubkiem. O. Ucieka młoda, to też jest tegoroczna. No czubek to czubek, samą prezentacją to prezentacją będzie się trzymać. Ten kogut jest zeszłoroczny młody, on też ze mną zostaje. Nie wiem, pójdziemy zobaczyć, czy te młode godziny przyjdą, czy nie przyjdą. Trudno mi powiedzieć. Nie, tu jest kilka młodych gadzin, a tutaj są koguty. Bardzo dużo fajnych cytrysowych kogutów, ale tak jak mówię, został ten co ma zostać, reszta idzie out. Ogólnie tu widzę, że coraz więcej jednak kogutów się pojawia. Ale to będą życiowo się mówi rosołki. No i tu mamy kilka właśnie tych przeciągających brązowych, tylko na razie się wstrzymam. Decyzją co idzie na sprzedaż, jeszcze tydzień poczekam, upewnię się i po prostu zrobię przesiewkę, jak to się mówi. I zobaczymy co z tego wyjdzie. W
Ponieważ no tyle na pewno nie chcę zostać, stan kur ma być około 30 sztuk. Zeszłorocznych kur jest bardzo mało, bo chyba tylko 4 zostały, więc będę posiedział się na nowym stadzie. No i w przyszłym roku łączył te stada bardziej, już wiem co mniej więcej wychodzi, żeby wyszło kolorowo. I taki jest mój cel, bo że tak powiem od kur nie odchodzę, ja po prostu mam zdecydowanie mniej czasu na nagrywanie filmów, ale nie odchodzę od kur. Jak ja mówię, to mnie uspokaja i to mnie bardzo cieszy. Teraz mam dość spokojniejszą pracę, bo zmieniłem się totalnie zawodowo. No i co łączy się z faktem z tym, że pracuję w całkiem innych godzinach stałych, ale no niestety rano, czyli jakby nagrywanie filmów jest dość ciężkie, ponieważ rano jestem w pracy, a oprócz tego rozkręcam własną firmę i to też mi zabiera czas, ale jak to się mówi, po to są marzenia, żeby je realizować w tym roku. Śmiało mogę twierdzić, podsumowując kolejny rok mojego życia. Ostatnio mogę stwierdzić, że ten rok jeden był jednym z lepszych, jeżeli chodzi o moje prywatne życie. Jeżeli chodzi o same kwiaty też, no i hodowlę w sumie powiem Wam szczerze też. Nie było dość dużo ilości upadków. Odchów kurcząt przebiegał prawidłowo. Niedługo mam nadzieję, że będzie przebiegał jeszcze lepiej właśnie dzięki firmie BioX. Zgadujcie się, o co może chodzić. Wchodzę po prostu w fajny projekt z firmą BioX. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I coś Wam pokażę, jak co wygląda, jakby to powiedzieć, czy to jest fajne, czy jednak nie. Inkubacji tak naprawdę było 5 w inkubatorze, wszystkie powyżej 90%, więc tu jestem mega zadowolony. Kwiaty wychodziły bardzo ładnie. Utwierdziłem się w teorii, że jednak faktycznie, jeżeli kurczak nie wyjdzie danego, przypuśćmy 21 dnia, jak większość, albo inaczej to ujmę, jeżeli kurczaki nie wychodzą z większością, tak naprawdę marny ich los i nic z nich nie ma. I to jest prawda, moi drodzy. Przekonałem się przy tych lęgach to, więc ja już nie stosuję w ogóle zasady czekania dłużej niż 22 dni, a tak naprawdę doby po pełnym wykluciu większości jajek z inkubatora. Nie czekam. Natura widocznie ma tak robić. Kwoki, zauważyłem, robią to tak samo, więc jakby jest to dosyć dobre i pomysłowe. Więc tak jak powiedziałem, będę się starał, żeby raz w tygodniu jednak chwil się pojawił, ponieważ mam dni wolne. Fakt, że pracuję jeszcze dodatkowo, ale myślę, że znajdę tą chwilę, żeby powrócić z ekipą, więc tu bym chciał, żebyście dali znać, jakie filmy najlepiej nagrać od nowa, przypomnieć i jaka tematyka Was interesuje, bo mi to na pewno zdecydowanie ułatwi pracę, więc czekam na Wasze propozycje. Wiem, że kilku osób się stęskniło, no ale cóż, trzeba wybrać w życiu troszkę priorytety. I tak jak mówię, ja od 2 tygodni pracuję w nowej pracy i spróbuję się naprawdę przestawić, bo to jest całkiem inny tryb niż dotychczas miałem. Więc totalnie muszę zmienić swoje nawyki, poprzestawiać się. I kury też na tym, jakby powiedzieć, cierpią, no bo przestawiam ich porę karmienia. Ale mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko na dobre. Oprócz tego, jak każdy tam, kto mnie zna na Facebooku, wie, że zacząłem w końcu dbać o siebie. Więc tak to teraz wygląda, że ten czas ucieka bardzo szybko. Ale obiecuję, staram się, żeby było nas ekipy więcej. Tu na koniec macie fajną kurkę. Hashtag na dziś, bo czas do nich też powrócić, niech będzie powrót. I moi drodzy, mam nadzieję, że się widzimy za tydzień. Na więcej filmów w tygodniu, przepraszam, nie dam rady. To jest raczej niemożliwe. Ale mam nadzieję, że chociaż te filmy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie zrobią to, że nie zapomnijcie o ekipie. Ja w tym momencie życzę Wam miłego wieczoru. I dajcie znać, co u Waszych kuraków, co tam się działo, bo, że tak powiem, grupie na Facebooku też bywam rzadko. Więc, ale postaram się to zmienić, więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z młodymi Tośkami i trzymajcie się. Tosiek jak zwykle królem podwórka, bo to się nie zmieniło. Tosiek dalej jest, dalej się trzyma i dalej jest charakterny taki, jaki był. Tu się nic nie zmieniło totalnie. Pozdrawiam.